No i wracałem, moi drodzy, do Dead Space 3. Nie mogłem w nocy spać, bo po ostatnich wydarzeniach dostałem nam tylko 12 naboi i nie wiem, czy będę w stanie dokończyć tego gameplaya, bo nie wiem, czy ktoś z was był w takiej sytuacji na tym etapie gry. Ja na pewno nie. No i zobaczymy, czy damy radę z tymi dwunastoma nabojami. Przepraszam, teraz tutaj akurat coś wyłączam. Muszę rozkminić ten warsztat. Może coś tutaj uda się. Ale wpierw może pozbierajmy. Tutaj zobaczymy, co znajdziemy. Jest ammo, jest ammo. To jest dobrze. Ja teraz próbuję oszczędzać tę amunicję. Nie będę jej może wystrzeliwał. Znaczy, będę ją właśnie wystrzeliwał do końca. Tekst logi to sobie pominiemy, bo to trzeba byłoby dużo strasznie tłumaczyć. Będę próbował wystrzeliwać tę amunicję do końca, bo może przez to, że ja czasami przeładowywałem z przyzwyczajenia. Plasma core. Zbieramy też jakieś elementy. I jest ammo. Okej. Tutaj to już mi poprawiło humor znacznie. W każdym bądź razie spróbujemy... Co to jest to? Spróbujemy coś tutaj stworzyć może, zmodyfikować naszą broń. Choć w sumie jestem niezadowolony. Pamiętam właśnie, jak wracając jeszcze tutaj do Rocka, kiedy on tłumaczył i stworzył sobie jakąś broń, to nie był z niej do końca zadowolony, więc ja troszkę się boję tego, żebym nie spieprzył sobie tej broni, która daje sobie jakoś tam jako tako radzić z tymi mutantami. No w każdym bądź razie wrócę do was za chwilę, bo nie chcę przy was tego rozkminiać, bo może mi to troszkę zająć, a po co marnować na to czas. Już od razu wrócę, to będę wiedział, o co chodzi mniej więcej, ewentualnie wam pokażę, co stworzyłem, albo razem coś stworzymy, kiedy ja ogarnę ten cały interfejs tego warsztatu. Więc widzimy się za jakiś czas. Dobrze, razem będziemy powoli odkrywać ten nasz warsztat, a jest tego trochę. Na razie z tego, co tu wyczytałem, kiedy kliknąłem interakcję, to wyświetliły mi się te 5 opcji do wyboru. I pod pierwszą opcją mamy, pod pierwszą ikonką mamy, pali się na menu, że coś tam jest na rzeczy, że mamy jakąś część. I tu możemy modyfikować albo budować bronię ze znalezionych części po drodze. Jakiś tam korb, prawda, i tak dalej. Do broni. Następne to jest Build Weapon from Blueprints, czyli możliwość budowania broni z blueprintów tak zwanych, czyli takich instrukcji technicznych, schematów technicznych, które znajdujemy po drodze i też coś mamy, tutaj nam się świeci. Trzecie to jest tutaj takie ulepszanie naszych broni różnymi elementami, jakimiś tutaj obwodami i tak dalej elektrycznymi. To jest tutaj czwarta, to jest robienie takich rzeczy jak apteczki czy naboje, czyli rzeczy, które się zużywają bardzo szybko i też można tutaj się dzielić i sprzedawać, to dzielić w kooperacji, podejrzewam, sprzedawać to nie wiem, gdzieś tam, może też w kooperacji czy online. No a piątka to jest nasz bank i możemy do banku od razu wejść, też tu możemy się dzielić z kolegą, jak gramy w kooperacji, ale na razie mamy ok. Jest miejsce w naszym plecaku, więc nie będziemy nic do banku wkładać. Aha, dobra, to jest bateria do naszego pola. Oj, włożyłem niechcący. Okej, mam nadzieję, że tego nie zużyłem. Dobra, widzimy się za chwilę, jak dalej rozpinię, o co tu chodzi. Okej, klikam na pierwszą opcję. I mam do wyboru tak, żeby stworzyć całkiem nową broń, żeby zmodyfikować nasz karabin, nasz taki powiedzmy sobie karabin i naszą tą tutaj tą piłę, jak to ludzie nazywają, która rozcina kończyny, ucina, który na części używam. Zobaczmy, co możemy zmodyfikować. Tutaj chyba nam gra a może nam nie podpowiada w sumie. Upgrade circuit. Możemy na pewno zwiększyć, możemy zamontować nowy układ scalony i na pewno to nam wtedy przyspieszy upper. Przyspieszy to nam, tylko gdzie?
Rotator. Aha, dobra. Jeżeli tutaj zamontujemy ten układ scalony, który mamy jeden, to nam na pewno zwiększy obrót, jakby. Ci pamiętacie, wybieraliśmy, czy strzelamy pionowo, czy poziomo tą piłą. Tutaj. Kurczę. Zobaczmy, tu mamy jeden, ten rate of fire, to jest obwód scalony, który nam, obwód elektryczny, który nam przyspiesza szybkość strzelania. Włożyłem to w upper tool upgrade circuit, tu jeszcze jest lower tool, już więcej nic nie mam, miałem tylko ten jeden układ. Reload jest tutaj, widać druga tutaj ta kreska na dole, to jest... No nie wiem, zobaczymy. W każdym bądź razie... Upgrade circuit 1 z 4. Mamy 4, możemy 4. I zrobiłem to w lower tool. Gdzie jestem? Nie, zrobiłem to w ramie jakby. Jestem w frame. Tu nie mogę. Dobra, chyba zrobiliśmy to, co mogliśmy optymalnie z tym. Zwiększyliśmy prędkość strzelania tej broni. Myślę, że to jest dobra opcja. Wyjdźmy z tego. No i właśnie nasz bohater Isaac coś tam tworzy. I zmodyfikował. A klikniemy na new. To mamy heavy standard frame. Tylko. A standard heavy frame for two-handed weapons. No ale to nie za mało, żebyśmy coś zbudowali, prawda? Co ty, czy coś... frame. Ale możemy ją zamontować do naszej właśnie tej tutaj broni, tej piły. Ale tutaj z tego co widzę, to nam pogorszy jakość tego urządzenia, więc nie robimy tego. Zobaczymy, czy tak samo będzie, jeżeli tutaj to wstawimy. Czy też tam to? Tak, to jest... To do tych broni nam nie pasuje, bo to nam te bronie pogarsza, więc to musi być wykorzystane gdzie indziej. Ale tu coś jeszcze nam się pali. Tutaj właśnie te schematy techniczne używamy i zobaczmy, czy ja mam jakiś schemat, czy nie. Wszystko nam się pali na czerwono. Nie. Tu coś jest. Albo mi się wydawało. Cannot craft. Nie jestem do końca przekonany, czy na czerwono... Czy znamy te, na pewno zna... O kurczę. Znamy te schematy, ale nie mamy nigdzie odpowiedniej ilości, jak widzicie na dole, tutaj po lewej stronie, na dole surowców, żeby je stworzyć, więc... Pomimo tego, że nam się to paliło jako new, to i tak na razie tutaj nic nie stworzymy, ale mamy kilka ciekawych schematów na broń, więc zbierajmy po drodze. Ja na pewno pominąłem, sporo widziałem to, jak oglądałem moje własne filmy, że pominąłem tam trochę rzeczy. I zobaczmy jeszcze to. Aha, to jest tutaj, to jest to samo, co w co wchodziliśmy z okienka pierwszego. Więc jak na razie, wydaje mi się, że zrobiłem... to co powinienem, czyli przyspieszyłem naszą główną broń. Ile mamy tej amunicji teraz, trzeba zobaczyć. 11 sztuk. Choć tutaj wygląda, że mamy więcej załadowane. Nie wiem do końca o co tu chodzi, bo tu pokazuje mi 10, a tu mi pokazuje 37, a w plecaku pokazuje mi, że mam 11. Czy to mam nadzieję, że to są magazynki. Zobaczymy później. Dobra. To by było na tyle, jeśli chodzi o sprawy techniczne, o sprawy takie inżynierskie. No i teraz patrzymy, kontynuujemy naszą podróż. Zobaczmy go jeszcze szybko. Zobaczmy jeszcze szybko. Chciałbym zobaczyć, ale nie... Zaraz, sekundkę. Aha, dobra, L nacisnąłem, Loke. Co tutaj
trzeba zrobić. No w każdym bądź razie idziemy do przodu, zobaczymy po drodze, co trzeba zrobić. Tutaj musimy do tej windy się udać. No i zjeżdżamy w dół. Isaac, I'm sorry about that. There's so much going on. I Sir Norton, huh? I mean, that was quick. The world is ending and all you can think about is us? Damn right. I never gave up on you. Oh no, you gave up on the world. I paid my dues. Or don't you think I'm fucked up enough already? Isaac, this is do or die. We're stuck without your help. O kurwa, co to było? Are you with me? Doesn't look like I have a choice. Shh. Perfect. Wow. Now what? Podleczmy się. Podleczmy się czy nie? No, podleczę się jednak, wiecie? Bo tutaj to mi się nie podoba. Była, prawda, byliśmy świadkami kłótni byłych kochanków. Broń, broń. No, nie ta broń, co trzeba. Teraz jest ta, co trzeba. What? What? Oh, fuck. No i... No i co teraz? Co mam robić? Chyba troszkę szybciej strzela, wiecie? Albo większy robi damage. No dobra, rozwaliłem. Dobra, teraz zbierajmy wszystko po drodze. Wow, co to jest? Wtedy nie przejdziemy. Poczekam. Jak ją przejść? A no dobra, tędy, ale nasza postać nie chciała nam przejść. Dalej nie chce. Cholera. Co mam zrobić? Nie chcę marnować naboi, prawda? Ach, dobrze, okej, okay, czekajcie. Ja to gadu, a tutaj trzeba podłączać. Jest szczur cholerny. Dawaj, dawaj, Isaac! Ula, o jacie. Stazidem go, dobra, trafiony. Ależ. Potrzebnie wystrzelałem trochę niestety broni. Ale możemy teraz już przejść. Gdzie jest ten szczur? Latał. Tam dalej lata. Dobra, oddać go na razie. Tutaj trzeba coś znaleźć. Rozwalamy to. Come on! Widzę rady? Niedobrze. Ponownie to samo musimy zrobić. Wow! Ładuj! O kurde. Niestety mam złe wiadomości. O cholera jasna, bierz amunicję! O
O, ja pierdzielę. Dobra, jest samo, jest samo, jest samo. Ale musimy go trafić. Stalizem go. Kurczę, nie trafiłem. Jeszcze raz. Ja pierdzielę, nie ma. Poczekam, poczekam, aż się status naładuje. Nie możemy nie trafiać. Dostał. Cholera. O ja pierdzielę, jak wali. No nie! Kurczę. Dobra, dostał. Okej. Ale naprawdę. O ty! Nie, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Tak. I tutaj jest. Wyleciało coś, okej. Okay. Jest amunicja. Ale naprawdę musimy każdy nabój szanować. A to jeszcze nie koniec. Tutaj następny jest generator do uruchomienia. Czy nie? Może i nie. Idziemy dalej. To jest to. Nie, to jest niestety. Tutaj jest następny, ale jest i szczur. Wiecie co, ja go po prostu rozgniotę. Ja nie będę... Chodź tu. Ale ten trzymały wiatr. Tego się nie spodziewałem, powiem wam szczerze. Ale... Musimy trochę nazbierać amunicji, no bo nie mogę na szczury marnować tego. Ale jak długo musiałem go... Ale musiałem go długo rozgniatać, no bo... Na tym, co pierwszy raz udało mi się łatwo tak dosyć go rozgnieść, to wczoraj dostał parę strzałów i z karabinu, i z tego naszego karabinka, i z tej piły. Dlatego wtedy wystarczyły tylko dwa kopniaki. A teraz jeszcze więc tyłu zaatakował Kromo. Motherfucker. Dobra, tego szczura trzeba dobić. To z niego powinno wypaść. No właśnie, opłaca się kopać, opłaca. O jacie! No! Ależ jaja! O ja pierdzielę! Naciskałem E jak głupi i nie mógł się... Isaac... Cholera, bo teraz apteczki nam się pokończą. A jak? Nie mógł Isaac się uwolnić z tych kleszczy jego. Tych szpon. Sukin kot. Nawet nie wiedziałem, kiedy mnie podszedł. Dobra. Wow! Czekajcie, tego trzeba jeszcze wykończyć. Dobra, jest. Nie, szybciutko. Ale dałem ciała. Stable. Stay on target, stay on target. Jest. Ja pierdzielę. Co to za odgłos znowu? Cholerny. Okej, okay, uciekamy z tego pomieszczenia. Bo tutaj nic dobrego nas nie czeka. Czy wszystko wziąłem? Naprawdę teraz wszystko się liczy, moi drodzy. Każdy nabój. I teraz tak. Dobra, nie będę tego wystrzeliwał. Bo nie wiem, jak człowiek przeładowuje, czy przypadkiem nie marnuje tych trzech. Tak? Okej, okay, let's go.
O, ja pierniczę. Nie było lekko. Już wiem, jak nazwę ten odcinek, ale wam tego nie zdradzę. Ale dobry moment. No właśnie wpadłem na dobrą nazwę. To powinno się spodobać. To jest to. Nic, dobra, nie będziemy strzelać. Tutaj coś jest. Świetnie. Żel somatyczny. Czy coś jeszcze? Kurczę, tego nie można rozwalać. Naprawdę, no... Muszę dokładnie wszystko sprawdzać, bo nie mamy zapasów. Nie mamy zbyt wielu zapasów. O, ja pierdzielę. A co tutaj? Wow! I co teraz? Okej, rozumiem. Muszę użyć mojego... Tutaj na szczęście są te ładowarki, ale ja mam i baterię i ona sama się odnawia. A to gdyby nam się nie udało... Altem, podejrzewam. No i musimy... O, cholera. O, wow, wow! Udało się. Ale w ostatniej chwili, kurczę, to postać nam się sama porusza. Ja tego do końca jeszcze... Kontroluje tak, jakbym chciał. Isaac Carver. All secure here. How are the others? Still live. I'll meet you at the Admiral's quarters. Don't leave me waiting. Okej, apteczka się nam przyda jak najbardziej. To ciało jeszcze chętnie bym sprawdził. Tak, one kromanty. I tu jeszcze jakiś... Nie wiem, czy to nie jest ten sam. A cholera, on sam spróba. Strzelimy? Nie, nie będziemy strzelać. Pierdziela. Z niego nie wypadnie, a zmarnuje tylko amunicję. O kurczę. Do góry, Isaac. Do góry, panie Clark. Jest dosyć... Odcinek dosyć intensywny w akcję. No właśnie! Ja pierniczę! Nie! Sukin kot! Troszkę nas uszkodził, ale... Ale na szczęście... Dobra, zobaczmy... to żeby nie używać tej doby, tej mocniejszej apteczki, tylko tą zwykłą użyjemy, tak? Już. No właśnie. Dobra. Aż mnie zaskoczył ponownie. Tu jeszcze jakiś leży. No, proszę bardzo. Proszę coś dać. Mamy. Jest. Warto kopać w nie kilka razy, bo... Wydaje się czasami, że już nic nie mają. A czasami coś tutaj w końcu wyleci, no. Tutaj, nie, tutaj jest ta, tutaj coś jest, okej. Dobra. Ale nas interesuje przede wszystkim ammo. Ile my mamy tego? No, coś tam mamy. Tak na skraju wyczerpania, można powiedzieć. Aczkolwiek jeszcze nam starcza. To już nie daje, dobra. Następny element do konstrukcji broni. Widok za oknem. Piękny, ale aczkolwiek tragiczny. No ale idziemy dalej. Tędy.
cholery. Locked. Wow, a cóż to takiego? Oh my god, jakiś szyfr, jakiś kod. Aha, dobra, dobra, rozumiem. Takie coś. O, jacie. Jaka opcja? Ha! Okej, okay, chyba się udało. Dobra, jest winda. Koło, of course. Like, I had a choice. Isaac. Zwykł tu mówić. Okej, okay, przygotujmy się... na najgorsze. A może nie, nie wiem. Ale widzę. Aha. Krew na ścianie. I odgłosy jakieś dziwne. Świetnie. What the fuck? To dobre. Chyba zbliżamy się do kwatery pani generał. A jak? O kurde. Oh my god. Ellie, Carver, reach the Admiral's quarters. Isaac's. Turn it off. Hey, Isaac! Turn it Isaac? Off. Carver, what's going on? Turn it off. Isaac! Turn hey! It turn it off. Hey! What is it? What's going on? Nothing, nothing. Everything's fine. Everything's fine. Ellie, the Admiral was obsessed with making a key. A key to what? Hey, a key to what? Some sort of alien device. A machine. I think that she believed that it controlled the markers. Oh my god. She wanted to turn it off. She wrote that over and over again like a mantra. Hmm. Or instructions. This is exactly what we've been looking for. This isn't just some random planet, Isaac. They found the source. The marker homeworld. You've got to be shitting me. Ale jaja. Marker homeworld. All right, let's regroup in the control room. We can plan our next move from there. Clark, shake it off. Let's go. Clark! No, Clark, ogarnij się. Bo jakieś... Tak, moi drodzy, kończy się ten dosyć intensywny i jak najbardziej przerażający odcinek. Do zobaczyska w kolejnych. To był Nauril i Dead Space 3 po polsku. Pa, pa.